Uwielbiam mokry kolodion. To jest absolutnie, uważam, najpiękniejsza technika fotografii, jaką ludzkość wymyśliła. Czy jest to jakby tak naprawdę kwintesencja, to jest zrozumienie istoty fotografii. To jest niezwykła wartość tej fotografii, z tego względu, że fotografia kojarzy nam się z czymś, co jest powtarzalne. Tak? Jeżeli mamy już zrobione zdjęcie, to możemy je reprodukować w nieskończonej ilość razy. A tutaj ta technika tworzy jeden, jedyny oryginał i to jest coś niesamowitego. Tak wygląda film średnioformatowy. To jest informacja nawet dla tych, którzy interesują się fotografią i pamiętają, że kiedyś były mało obrazkowe filmy, takie bardziej popularne, a nie wszyscy wiedzą, że głównie fotografia zaczyna się od średniego formatu, a później wchodzimy na duży format. To jest mało obrazkowy film, który wchodzi do aparatu mało obrazkowego, na przykład tego typu. To jest Canon, ale równie dobrze te małpki, które żeśmy używali, zabierając na wakacje, były często na filmy. Tak wygląda od środka. I tutaj jest migawka. Ma taki fajny, charakterystyczny dźwięk. To jest bardzo proste. Jak się zakłada film. Zresztą w ogóle fotografia analogowa jest prosta, tylko trzeba ją poznać. Ale fotografia analogowa jest o tyle fajna, że można się zupełnie inaczej tą fotografią zajmować, inaczej ją zrozumieć, inny mieć z nią kontakt niż z fotografią cyfrową, która dziś wprawdzie zdominowała rzeczywistość. Ale jeżeli chodzi o zanurzenie się w prawdziwym medium, to tylko, proszę Państwa, fotografia analogowa. Nie ma nic lepszego jak zepsuć negatyw, który później zrobić jakąś niespodziankę.
Uważam, że fotografia powstaje dużo wcześniej, zanim naciskamy spust migawki czy naświetlamy, więc to jest jakby tutaj moje credo fotograficzne. Trzeba pamiętać o tym, że fotografia jest sztuką. To, że mamy bardzo różne techniki fotograficzne, to jest tylko jedna. To są pewnego rodzaju tylko pędzle, które używamy. Żeby posługiwać się fotografią jako dziedziną, jako medium, trzeba poznać warsztat. I żeby poznać warsztat cyfrowy, czyli ten, który wydawałoby się jest najprostszy, dobrze jest poznać warsztat fotografii, która była prawie 180 lat używana. A tutaj jest coś, o czym opowiadałem, czyli tak zwany błąd fotograficzny. Mam nieszczelne kasety i dzięki temu wpada światło i zaświetla kadr. I to jest niesamowite, bo czegoś takiego absolutnie nie możesz uzyskać. Nie masz takich efektów, robiąc fotografię cyfrową. To jest taki promień światła, który wpadł w kadr, dlatego że jest trochę nieszczelny, że to jest trochę nieszczelna kaseta. To jest niesamowite, bo tak naprawdę dzięki temu planujemy w pewien sposób obraz, myślimy o tym, przynajmniej ja myślę o fotografii, zanim ją wykonam. Długo zastanawiam się nad kadrem, a jeszcze mam ten moment niespodzianki i pewnego rodzaju jakby rozmowy z medium, tak naprawdę, bo fotografia jest medium, które mamy już prawie 200 lat, które znamy już od 200 lat, a w zasadzie nawet ludzkość zna fotografię od dłużej, od dawna, od starożytności, tylko nie potrafiliśmy jakby zatrzymać obrazu. Wiedzieliśmy, że coś takiego jak fotografia jest, ale nie potrafiliśmy jej zatrzymać. A zatrzymaliśmy ją na początku XIX wieku. Czyli w zasadzie niedługo będzie 200. rocznica powstania fotografii.